kochani, witam Was serdecznie już w ostatniej części mojego filmiku na temat pracy w Australii. W tej części skupię się wyłącznie na pracy obcokrajowców w Australii. Także zapraszam. A więc tak, pierwsza kwestia to jest język. Oczywiście to pierwsze przychodzi do głowy, czy jest łatwo, czy trudno, nie będąc tutaj native speakerem, dostać pracę. Otóż to zależy wszystko od zawodu, w jakim szukamy pracy, oraz naszych kwalifikacji i papierów. Wiadomo, że najłatwiej, jeżeli obcokrajowca przyjedzie do Australii i zrobi sobie tutaj studia, to ma wtedy papierek australijski. Powiedziałabym, że niemalże na równi jest traktowany z Australijczykami. Więc jednak papierek się tu najbardziej liczy. Najbardziej sobie cenią papierki z Australii. I mimo tego, że zrobicie sobie jakieś studia, nie wiadomo jakie, kwalifikacje nie wiadomo jakie w swoim kraju i przetłumaczycie je przez tłumacza przysięgłego i tak dalej, to tutaj może to mieć żadne, zerowe znaczenie. Naprawdę, doświadczyliśmy tego i ja, i mój mąż, i ma to kompletnie zerowe znaczenie. Możecie mieć tłumaczenia z bajki nawet zastemplowane przez rząd australijski. I tak to nic nie da. Najlepiej sobie zrobić papierki lub studia tutaj. A jeszcze najlepsza opcja jest, jeżeli ktoś by chciał na przykład już sobie ułatwić i zrobić pewną część w Polsce, to na przykład studiów, to potem tutaj fajnie w Australii zaliczają pewne przedmioty. I jeszcze najfantastyczniej, jakby były po angielsku w Polsce robione, czy tam gdzieś w Anglii, nie wiadomo gdzie. Jeszcze, gdzie normalnie mówią po angielsku, Kanada, Stany i tak dalej. Natomiast na pewno ułatwia to, jeżeli byście zrobili sobie na przykład studia inżynierskie w Polsce albo studia licencjackie i potem do Australii przyjechali po to tylko, żeby sobie zrobić magistra. Myślę, że to jest najlepsza opcja, sobie tak wdrożyć się w temat studiów w Polsce i potem dokończyć w Australii, tym bardziej ze względu na koszty, bo studia w Australii są bardzo drogie, naprawdę mało kogo na to stać. Tutaj biorą kredyty, które później spłacają, ale to opowiem w innym filmiku. Natomiast obcokrajowcy mają trudniej i zazwyczaj chodzi tu też o wizę, za którą trzeba płacić, więc jednak myślę, że najlepsza opcja to jest po prostu sobie, te papiery przywieźć do Australii i w Australii kontynuować studia, tak jakby. Wiadomo, że nie będzie to takie szybkie do wykonania, jakbyście kontynuowali w Polsce, bo zamiast na przykład 2 lat magistra, być może się okaże, że musicie jeszcze jeden dodatkowy rok zrobić licencjata, żeby sobie pozaliczać jakieś tam przedmioty, które tutaj są w Australii, tylko, a wyście ich nie zaliczyli w Polsce, bo po prostu na uczelni nie były prowadzone. Dlatego tutaj trzeba liczyć się z tymi właśnie różnicami programowymi i tym, że trzeba będzie zaliczyć pewne rzeczy, ale myślę, że to jest bardzo warte wzięcia pod uwagę. Studia są też prowadzone dla studentów z innych krajów niż Australia, więc można się fajnie odnaleźć ze znajomymi potem z innych krajów, nawet europejskich czy tam azjatyckich i innych. Natomiast wracając do języka i pracy, jak już macie jakiś papierek taki najlepiej australijski, no to można powiedzieć, że jesteście w miarę na równi traktowani jak Australijczycy. Natomiast teraz jest to taka nagonka, że obcokrajowcy, przede wszystkim Azjaci, a teraz już coraz więcej Europejczyków, kradną pracę Australijczyków. I Australijczycy się buntują, coraz więcej wiz takich pracowniczych jest znoszonych, coraz trudniejsze jest to, żeby w ogóle dostać wizę pracowniczą, bo w Australii nie możecie pracować bez wizy, musicie mieć wizę, a nie jest to wiza na przykład typowo pracownicza, są to wizy po prostu pozwalające Wam na pobyt i na przykład ileś tam godzin pracy. Ale to też w filmiku o wizach wspomnę o tym, jak zrobię taki filmik. Natomiast pamiętajcie, że musicie mieć wizę, żeby w ogóle rozpocząć pracę w Australii. Najlepiej jest to, najłatwiej wiza studencka. Możecie dodatkowo jeszcze pracować, jak jesteście na studiach. Albo niektórzy przyjeżdżają tutaj na tą work and travel. Jest to roczna wiza i pozwala Wam na podróżowanie i pracowanie, ale jest tam też chyba jakieś ograniczenie godzin.
co do tego. Natomiast wszystkie informacje można znaleźć na stronie Biura Imigracyjnego Australijskiego, więc linka też podam pod tym filmikiem, żebyście sobie mogli poczytać, jakie są opcje. Wiz jest multum, naprawdę mnóstwo, nawet na dla biznesmenów, ale to też trzeba mieć już otwarty biznes wcześniej w Polsce. Studencka, jak już wspomniałam, ale trzeba mieć full kasy, żeby na te studia iść i najlepiej sobie jeszcze tutaj pracę dodatkowo złapać, tylko nie można na full etat w trakcie zajęć mieć pracy, musi to być ograniczona ilość godzin tej pracy. Natomiast jest takie coś, że w trakcie wakacji możecie pracować na więcej godzin, plus są też opcje studiów przez internet. Tylko nie wiem, na ile właśnie australijskie firmy potem to akceptują, a na ile nie. Czyli z papierkiem łatwiej, bez papierka trudniej. Skupiałabym się tutaj w tym momencie już nie na Waszym zawodzie. Możecie oczywiście próbować, to wszystko zależy od tego, jakimi specjalistami jesteście. Jeżeli tutaj w Australii jest mało specjalistów w danym zawodzie, to jest duża szansa na to, że naprawdę Was przyjmą. Mimo tego, że na przykład nie macie nawet przetłumaczonych papierków, każdy może Wam wszystko szybko przetłumaczyć i tak dalej, więc jeżeli brak takich specjalistów, jakimi Wy jesteście, to dla nich nawet nie będzie ważne to, że zrobiliście ten papierek, czy tam studia w Waszym kraju, czy tam w innym kraju. Po prostu jak kogoś potrzebują, to będą zatrudniali. Natomiast jak mają swoich Australijczyków wykształconych w danej dziedzinie, to niestety musicie mieć australijski papierek na coś. Albo zaczynacie od samych niszowych pozycji i tak jak powiedziałam, potem się idzie fajnie wspiąć do góry i zrobić sobie doświadczenie i potem się między branżami przerzucać i przebranżawiać. Natomiast najlepiej mieć papierek australijski, chyba że jesteście właśnie specjalistą takim jak dentysta, informatyk, których tutaj Australijczyków jest mało w tych zawodach, bo nie wiem, nie chcą studiować, nie umieją wytrwać na takich studiach, dlatego trudniej im właśnie w takich zawodach. I jeszcze jedna, czyli łatwiej jest na pewno specjaliście, plus łatwiej jest w mieście znaleźć pracę obcokrajowcowi niż w takiej mniejszej mieścinie. Mniejszej mam na myśli nawet rzędu 150 tysięcy mieszkańców. W takich mniejszych miastach łatwo jest znaleźć w retailu, czyli w handlu, tak jak już wspomniałam. I najłatwiej, jak już nawet w tym handlu nie umiecie znaleźć pracy, to najłatwiej spróbować sobie po prostu jako Christmas casual, czyli taki na czas świąt pracownik, bo potem też mogą Wam zaoferować przedłużenie kontraktu. Jeżeli jesteście pracowici, słuchajcie, i trafiacie do zawodu, do jakiejś pracy, gdzie jest ważny wysiłek fizyczny i pracowitość, chodzenie na nadgodziny i tak dalej, to myślę, że Polacy się tu sprawdzają świetnie, bo są chętni do pracy, są chętni, żeby się wykazać i na pewno to jest dużym plusem, więc warto właśnie rozważyć taką pracę fizyczną, żeby jakieś doświadczenie, nawet jako pierwsza praca w Australii, jak już nie umiecie nic znaleźć, to jakaś praca fizyczna. I nawet za fizyczną uważam pracę w sklepie, ponieważ tutaj w większości sklepów trzeba pracować ciężko, wykładając towar. I tutaj często są przyjmowani obcokrajowcy i świetnie się spisują, a potem pozycje się szybko zwalniają, jakieś tam ludzi second in charge, czyli zastępców menedżerów, albo nawet najpierw third in charge, czyli trzeci w kolejności do zarządzania, szybko się zwalniają i oni zauważają, kto ciężko pracuje, a kto nie, i uwierzcie mi, naprawdę doceniają to. Wiem to na własnym doświadczeniu. Doceniają ludzi ciężko pracujących, po to można się fajnie wbić na górę. Tylko to też nie jest powiedziane, że na tej górze są fajne stanowiska i się nic nie robi. Wtedy jest dużo stresu związanego z organizacją pracy i zatrudnianiem. A jeżeli chodzi już o sam język, bo to jeżeli chodzi o obcokrajowców, a jeżeli chodzi o sam język potem w pracy, no radzę się na rozmowę kwalifikacyjną przygotować, żeby płynnie, ładnie mówić, bo to robi wrażenie na pewno. Ja też byłam swego czasu menadżerką i też wiem, że jednak miało to znaczenie, jak ktoś mówił płynnie po angielsku, był z obcego kraju, a jak ktoś kaleczył, bo to jednak wtedy, tym bardziej jest taka presja na mnie. Ja jestem z obcego kraju, ja zatrudniam też obcokrajowca, to ja muszę udowodnić, że ja go zatrudniam ze względu na to, że on jest dobrym pracownikiem, a nie, że jest obcokrajowcą.
Dlatego tutaj ta kwestia językowa naprawdę jest ważna. Nie będę ukrywała, jest ważna. To nie jest tak jak w Anglii, że jedziecie bez języka, się nauczycie w trakcie. Nie, 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 nie. I będziecie czuć dyskryminację w pracy, jeżeli nie będziecie umieli mówić po angielsku. Chyba że macie środowisko rzeczywiście w dużym mieście, samych obcokrajowców i odwiedzają Was turyści na przykład w restauracji, w sklepie i po prostu macie środowisko takie, że większość ludzi, z którymi pracujecie i z którymi macie do czynienia, to są obcokrajowcy, to wtedy się troszkę zmienia sytuacja. Bądź jesteście specjalistami, zarządzacie jakąś firmą i macie pod sobą ludzi, dlatego oni już czują, że Wy jesteście lepsi od nich na wyższym stanowisku i oni muszą być fajni dla Was, więc ja tego akurat też doświadczyłam jako menedżerka. Język tutaj schodzi na dalszy plan we wszelkich pracach, gdzie jesteście. Na wyższych stanowiskach macie doświadczenie, bądź też fizycznie pracujecie i widać, że się wybijacie. To już tam schodzi na dalszy plan. Wspomniałam już mniej więcej, w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę w Australii jako obcokrajowca. Jeszcze raz przypomnę, jest to handel oraz restauracje, no jednak, czyli te najpopularniejsze. Ale patrząc na innych ludzi, tutaj szczególnie w regionalnej Australii, bo w miastach będzie troszeczkę inaczej, jak jesteście specjalistami, jeszcze raz powtórzę, możecie znaleźć w Waszym zawodzie nawet pracę, tylko tutaj musi być zapotrzebowanie na te zawody, tak? Nie może być tutaj anglojęzycznych ludzi bardzo dużo z takimi kwalifikacjami. To wtedy spokojnie dacie sobie radę. Natomiast w tych takich mniejszych miastach, jak na przykład Mackay, w którym my mieszkamy, no niestety jest trudniej i w takim momencie już musicie się liczyć z tym, że trzeba będzie piąć się wyżej od takich najniższych szczebli. I tutaj najlepiej szukać pracy jednak w tym handlu właśnie, czyli retail. Dużo też ludzi pracuje, Hindusów w taksówkach, taksówkami jeździ, rozwożą paczki też. No i wiadomo, w miningu, czyli w górnictwie też tutaj obcokrajowcy pracują, choć nie jest ich już tak dużo i dużo więcej jest Filipińczyków czy tam Nowozelandczyków nawet w górnictwie niż Polaków. Także czas na górnictwo się myślę skończył, lepiej właśnie w innych zawodach szukać pracy. Tutaj dla kobiet polecam ten handel, dla mężczyzn też, no i restauracje, no taki standard, jeżeli chodzi o kraje. Natomiast tam już można się fajnie piąć. Jeszcze dentyści i lekarze mają super, więc jak jesteście dentystą, lekarzem, pielęgniarką, no to mogę powiedzieć, że może być bardzo łatwo znaleźć pracę albo otworzyć taką prywatną praktykę, bo większość tutaj specjalistów to są prywatni specjaliści i jest tutaj duże zapotrzebowanie na takich ludzi. Informatycy też, ale myślę, że to jest norma, że na całym świecie są ci ludzie potrzebni i gdzieś, gdzie właśnie jest dużo wykształconych lekarzy, informatyków, to z tych krajów ludzie znajdą wszędzie na całym świecie pracę. Dlatego no, tutaj w takich zawodach raczej jeszcze ewentualnie jakieś sprzątaczki. To też. No a potem możecie już jakieś kursy robić i starać się właśnie w jakimś danym zawodzie z jakimiś uprawnieniami znaleźć pracę, ale nie jest tak łatwo jak Australijczykom na pewno. Powiem szczerze, podsumowując, jak ktoś ma fajną pracę, albo nawet tą na najniższy zarobek, to da się tu żyć, ale no nie jest to tak jak w tych innych krajach, gdzie Polacy wyjeżdżają, że po prostu oszczędzają, oszczędzają, wracają do Polski, kupują sobie mieszkanie i tak dalej. No tutaj jednak mieszkanie kosztuje dość sporo i jedzenie też. No a potem te inne rzeczy są już tańsze, o czym też wspomnę w moim kolejnym filmiku o życiu w Australii pod względem wydatków. Natomiast jednak wydaje mi się, że to wszystko zależy od szczęścia. My na razie jesteśmy szczęśliwi tutaj, bo na razie mój mąż jeszcze pracuje w górnictwie, a ja pracuję w tym handlu, gdzie na razie jestem na takich pozycjach, że jestem bezpiecznie, się czuję fajnie,
w miarę zrelaksowana, ale na pewno dużo bardziej niż jak byłam menedżerką. Więc to by było na tyle, słuchajcie, w tym filmiku. Myślę, że zaspokoiłam Waszą ciekawość a propos tego, w jaki sposób aplikować o pracę, jak tutaj dostać pracę, jak w ogóle ten rynek pracy wygląda, ile się zarabia i tak dalej. Jak jeszcze macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania, możecie komentować pod spodem i na pewno odpiszę Wam na to. I jeżeli lubiliście ten filmik, to proszę polubcie, dajcie znać. I to by było na tyle, życzę miłego dnia, trzymajcie się, pa!